Witamy Was u bram klubu jeździeckiego Deresz w Nowym Dworze koło Koronowa podczas trzeciego turnusu letniego obozu jeździeckiego. Relację zaczynam od samego początku, a więc od przyjazdu rodziców z uczestnikami. Na początek sprawy finansowe i kwaterunkowe. Pierwsze emocje za nami. Uczestnicy zapoznają się z harmonogramem dnia. Kadra otrzymuje ostatnie wskazówki od prezesa. Czas też na pierwszy posiłek, śniadanie. Obóz ma trwać tylko 2 tygodnie. Prezes klubu chciałby jak najwięcej nauczyć uczestników obozu. Dlatego zaraz po posiłku w świetlicy rozpoczyna się oficjalne powitanie, przedstawienie kadry wychowawczej oraz instruktorskiej masztalerzy. Następuje też podział uczestników na 4 szwadrony. Do szwadronu pierwszego trafiają osoby jeżdżące już samodzielnie. Do szwadronu czwartego trafiają uczestnicy początkujący lub dopiero rozpoczynający swoją przygodę z jeździectwem. Po powitaniu szwadron pierwszy przygotowuje się do jazdy. Zaczyna od czyszczenia i osiodłania koni w stajni, a następnie prowadzi je do ujeżdżalni. Zaczyna się szkolenie. Nie ma na co czekać, bo przed obiadem jeszcze szwadron drugi ma zaplanowaną jazdę konną. Obiad mija szybko. Czekają przecież następne atrakcje. Czwarty szwadron musi najpierw poznać trochę teorii. Jak wygląda ogłowie, co to jest siodło i do czego służy. W tym czasie trzeci szwadron zaczyna swoją pierwszą jazdę na ujeżdżalni. Teraz można zweryfikować, czy umiejętności pokrywają się z prawdą. Czwarty szwadron po szkoleniu teoretycznym trafia do stajni na szkolenie praktyczne. Tu dowiaduje się, jak czyści się konia przed jazdą. Sprawdza i czyści kopyta, jak ogłowię założyć na głowę konia, siodło na jego grzbiet. Za chwilę będą to samo robić, przygotowując się do pierwszej jazdy. Oczywiście nikt nie zostaje bez pomocy. Czwarty szwadron wspiera szwadron pierwszy, a szwadronowi trzeciemu pomaga szwadron drugi. Po zakończeniu jazdy konia w stajni czyścimy, sprawdzamy kopyta. W wiadrze myjemy wędzidła i odkładamy na swoje miejsce ogłowia, siodła, koce i sprzęt do czyszczenia. Dzień był pełen wrażeń i czas już na kolację. Po kolacji na zebraniu uczestnicy zapoznają się z regulaminem obozu, zasadami BHP. Po zebraniu będzie już niewielka chwila czasu na odpoczynek, bo noc nadchodzi szybko. Początek każdego dnia zaczyna się od porannego czyszczenia koni, porannego apelu i śniadania. Uczestnicy mają do wyjeżdżenia 20 godzin, dlatego codziennie odbywają się jazdy dla każdego szwadronu. Zajmuje to sporą część dnia. Pozostały czas jest różnie zagospodarowywany. Takich urodzin życzyłabym każdemu z Was, żeby wyglądało i było tak sympatycznie. Bardzo dziękuję. Teraz wiem, co tak rano mi pachniało pięknie. Armia kadyla uczy się, prezes znowu wkurza się, galopować umiemy coraz mniej. Yo! No to co, moi drodzy, wszyscy wiedzą, co się dzisiaj dzieje? No to do roboty! Damy radę? Damy radę! No to dajemy. Ścielek już
ślaków w lasach jest naprawdę sporo. Jak to jest, Michale? Wolisz jeździć po ujeżdżalni w kółko, czy jednak po lesie? Można powiedzieć, że ja jestem urodzonym terenowcem. Bardzo polubiłem wyjazdy w teren, również rajdy konne. Największym rajdem, w którym brałem udział, to był rajd w Gruzji. Mamy kadrę, która już padła. Pojazd dwuosobowy, jedno lub parokonny.
Widzę bajeczny, idealny, pozytywny, niesamowity, bombowy, śmieszny. Świetny tu jest. Thank you.
Start! I dopingujemy. Poszły konie po betonie. Słuchajcie, teraz zobaczymy, czy będą miały co jeść. Jeden worek trafił na pewno. Następni będą rzucali już wszystkimi workami do środka. Tak, nie łapiemy. Jedną ręką, druga za grzywę. Druga za grzywę, tak. No masz taki uchwyt. Też na dokładność jadą. Bez kusa nawet, z tempem Malwina zeskakuje. Która teraz będzie jeźdźcem, a która koniem? No to jest ciekawe. 3, 4. Marcela będzie koniem, Malwina jeźdźcem. No tak, no to było dobrze. Może zmieńcie się, co? Szybko. Dawaj, szkoda czasu. Tak. W połowie się chyba zmienicie, co? Gdzieś tam... O, nie, drugi upadek. Wstawać, czas leci. Szybko. Oj, upadły madusny. Zmienić jeźdźca, zmienić konia. Szybko, zmieńcie się, nie? Dalej, dobra. Szybko, no. Dobra, idziemy. Brawo. I karmiła się, tu mam, słuchajcie, uwagę, że karmiła kostką cukru. Super, tak. Pod spodem. Górą. Martwy Indianin. Kto martwy? Na martwego Indianina, szybciutko. Tak. Zośka asekuruje. I slalomem. Ale uwaga, bo koń ma jeszcze tylne nogi. I uwaga, ostatnia prosta. Dobry czas jest! Pan Krzysztof zakazał, że nie chciał z nami się bawić, się z nami upabrał. Po
podaję pierwsze pytanie do szwadronu czwartego. Podaj wymiary przeciętnego konia, czyli takiego o wadze około 450 kg. Szczególnie ze wszystkimi chodzi. Kubka była najlepsza. Nie są ja nie myję! Ja nigdy. Ale jest jakiś plus, przeżyłam to! I zapomnijcie, zawołajcie Asię, zapomnijcie o...
pierwszy dzisiaj przysiadów nie będzie, słuchajcie, nikt się nie spóźnił. Baczność? Dacie radę? Do domu! Drodzy Państwo, mimo że film był pełen emocji, wzruszeń i ukazywał różnorodność tego, co działo się na obozie jeździeckim w Dereszu, jest to tylko migawka tego, co tak naprawdę działo się tutaj. Zapraszamy w kolejnym sezonie.